Jest takie rosyjskie powiedzonko, które przypisuje się Piotrowi I albo Żukowowi. Nie żałować żołnierzy, baby jeszcze urodzą. Tak naprawdę fraza brzmiała inaczej i wyszła spod pióra carycy Aleksandry, która w 1916 w liście do Mikołaja II napisała: Generałowie wiedzą, że mamy jeszcze wielu żołnierzy w Rosji i dlatego nie szczędzą ich żyć. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam, jak to jest w Rosji z tym całym rodzeniem posiłkując się materiałem o dość clickbaitowym tytule, nawiązującej do frazy Baby jeszcze urodzą. A mianowicie: Jeszcze nie urodzą. Wojna i migracja młodych Rosjan skończyła się katastrofą demograficzną dla Rosji. Tutaj chcę na starcie podkreślić, że tytuł wprowadza w błąd, ponieważ demografia to taka rzecz, która z opóźnieniem reaguje na wydarzenia i dopiero w przyszłości będziemy wiedzieć, czy na pewno obecna wojna skończy się katastrofą demograficzną. Decyzje z 2022 będą oddziaływać na demografię w 2023 i 2024, a z przyczyn oczywistych nie mamy z tych lat żadnych danych. Więc nie możemy na tej chwilę z całkowitą pewnością powiedzieć, czy to wszystko skończy się katastrofą, czy może tylko kryzysem albo czasowymi trudnościami. Z których Rosjanie dadzą radę wygrzebać się tak, jak tego dokonali po 2010. O czym za chwilę. Materiał źródłowy był na tyle ciekawy, że postanowiłam wam tutaj opowiedzieć o demografii Rosji na przestrzeni ostatniego stulecia z hakiem. Przedstawić, jak Rosja szła do stanu obecnego i co może ją czekać w najbliższej przyszłości. Będzie to materiał raczej historyczny, ale uważam, że wartościowy, ponieważ bezpośrednio nawiązuje do czasów współczesnych, a także ma pewne paralele z tym, co dzieje się u nas. A więc tak. Echem. Mobilizacja i masowa migracja młodych Rosjan za granicę może mieć katastrofalne konsekwencje dla rosyjskiej demografii. Według prognoz demografów, te, jak i inne fakty mogą doprowadzić do spadku urodzeń o 12-15% już w ciągu najbliższych półtora roku. I to z poprawką na fakt, że już przed wojną śmiertelność dla Rosji przewyższała liczbę urodzeń. W ciągu ostatnich stu lat, państwo aktywnie próbowało. Kijem i marchewką wpłynąć na procesy demograficzne, ale bez większych sukcesów. W czasach stalinowskich dane demograficzne były zwyczajnie fałszowane. Powojenny baby boom w ZSRR w gruncie rzeczy nie miał miejsca, a w momencie wtargnięcia na Ukrainę Rosja już była w demograficznym dołku, który teraz będzie znacznie głębszy. Badanie demograficzne w Imperium Rosyjskim i ZSRR. W Imperium Rosyjskim w miarę regularnie obowiązkowe ewidencjonowanie zdarzeń demograficznych pojawiło się za Piotra I. W 1702 roku jego dekretem wprowadzono obowiązkową rejestrację urodzeń i śmierci, a w 1722 roku wszechobecne prowadzenie paratwialnych ksiąg metrykalnych. Aż do 1918 roku ewidencję prowadziła Cerkiew, co miało wpływ na sam proces. Do statystyki trafiały niefaktyczne wydarzenia. Urodzenie i śmierć, a obrzędy religijne, chrzest i uroczystości pogrzebowe. Co oznaczało, że ten, kto umarł nie mając chrztu, albo nie był pochowany zgodnie z obrządkiem cerkiewnym, nie był wliczany. Były również problemy z liczeniem innowierców. Od czasów Piotrowych zaczęto prowadzić rewizję deklarowanej populacji protoplasty obecnych spisów powszechnych. Pierwszą taką rewizję przeprowadzono w 1719 roku. A ogółem przeprowadzono ich 10. Jednakże rewizje były dalekie od ideału i nie przedstawiały pełni obrazu. Co więcej, ludność uchylała się od spisów jak mogła, aby uniknąć obowiązku płacenia danin. Jeśli w Europie i USA w XIX wieku do wspomnianych już sposobów ewidencjonowania doszły również ogólnorodowe spisy powszechne, pierwszy pełny spis powszechny w Wielkiej Brytanii przeprowadzono w 1801 roku, i od tej pory są z dbałością prowadzone raz na 10 lat, to Imperium Rosyjskie w tej kwestii było zacofane o prawie 100 lat. Pierwszy i jedyny spis powszechny był przeprowadzony w państwie dopiero w 1897 roku. Od tego czasu spisy prowadzono w osobnych miastach i guberniach, ale daleko nie we wszystkich. Następny spis powszechny miał miejsce w 1920 roku, ale w warunkach wojny domowej nie mógł ogarnąć całego kraju. Pierwszy pełnoprawny wszechzwiązkowy spis był przeprowadzony w ZSRR dopiero w 1926 roku. Pierwsze 15 lat władzy radzieckiej były stosunkowo udane dla demografii, jak i nauki. Były otwarte dwa instytuty demograficzne: Instytut Demograficzny Akademii Nauk Ukraińskiej SSR w Kijowie w 1919, a także Instytut Demograficzny Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie. W 1930 roku. Przeprowadzono mnóstwo badań, uczeni budowali prognozy demograficzne, dane spisów były szeroko analizowane, dyskutowane i publikowane. Jednakże na początku lat 30. dane demograficzne zaczynają być utajniane, a jednocześnie aktywnie falsyfikowane. Dane otrzymane w czasie spisu powszechnego w ZSRR w 1937 roku. Tak bardzo nie spodobały się kierownictwu państwa, że były uznane za szkodliwe. Kierowników zajmujących się tym spisem represjonowano, dane utajniono. Dane otrzymane w toku następnego spisu powszechnego z 1939 roku okazały się bardziej przyjemne dla ucha władzy. Potrzebne 170 milionów, tym razem potulnie namalowano. Oczywiście miały niewielki związek z rzeczywistością. Mniej więcej w tym samym czasie zamknięto oba instytuty demograficzne Leningradzki w 1934, Kijowski w 1938. Kierownictwo i współpracowników częściowo represjonowano. Publikacje na temat demografii praktycznie zniknęły z prasy. W rezultacie, według słów profesora Anatolia Wiśniewskiego, który od 2021 był na czele Instytutu Demograficznego Wyższej Szkoły Ekonomii, w chwili śmierci Stalina, obszar informacyjny statystyki demograficznej wyglądał jak wypalona pustynia. Niemożliwym było nawet zwyczajnie wymienić liczbę ludzi żyjących w tamtym okresie w Związku Radzieckim, nie wspominając o bardziej szczegółowej informacji. Odrodzenie badań demograficznych zaczęło się dopiero pod koniec lat 50. W 1959 roku był przeprowadzony pierwszy powojenny spis powszechny. Od tej pory spisy przeprowadzono w ZSRR jeszcze trzykrotnie: w 1970, 79 i 89. W poradzieckiej Rosji również były trzy spisy powszechne: w 2002, 2010 i 2021. Co to jest przejście demograficzne? Termin przejście demograficzne, w niektórych źródłach znany również jako demograficzna rewolucja lub faza trzecia. Jest wykorzystywany przez demografów do oznaczenia zmiany schematu uzupełnienia ludności, który zaczął się pod koniec XVIII wieku i w skali planety jeszcze nie zakończył się. Mówiąc bardzo ogólnie, przejście demograficzne to przejście od równowagi dużej śmiertelności, kompensowanej dużą rozrodczością, do stanu nowej równowagi: niskiej śmiertelności i niskiego wskaźnika rozrodczości. Tradycyjne społeczeństwo charakteryzowało się skrajnie wysoką śmiertelnością. Równowagę miała wprowadzać bardzo wysoka rozrodczość, a wszystkie mechanizmy społeczne, wszystkie wyobrażenia o relacjach płciowych, o rodzinie i związkach, religii i kulturze były nakierowane właśnie na to, żeby zmusić ludzi do płodzenia i mnożenia się. Przejście do społeczeństwa industrialnego, a później postindustrialnego, z jego przełomami w obszarze medycyny, poziomie życia, polepszeniem warunków życia, poszerzeniem nowych wyobrażeń o higienie itd., doprowadziło do niebywałego w historii człowieczeństwa zmniejszenia poziomu śmiertelności i wzrostu długości życia. W takich warunkach tworzony od tysięcy lat system praw i norm społecznych, ukierunkowany na wysoki poziom rozrodczości, utracił sens, a w niektórych aspektach wręcz okazał się szkodliwy, więc ludzkość, nieuniknienie, zaczęła od niego odchodzić. Naukowcy wydzielają cztery fazy przejścia demograficznego. W pierwszej fazie śmiertelność już się obniża, a rozrodczość jeszcze nie. Dlatego wskaźnik przyrostu naturalnego jest maksymalny. W drugiej fazie śmiertelność osiąga minimum, a wskaźnik przyrostu naturalnego zmniejsza się. Przyrost naturalny zwalnia, a samo społeczeństwo starzeje się. W trzeciej fazie wskaźnik śmiertelności po raz kolejny zwiększa się z powodu starzenia społeczeństwa, a wskaźnik przyrostu naturalnego osiąga poziom zwyczajnej wymiany pokoleń. Czyli 2,1 dziecka na kobietę. W czwartej fazie wskaźnik śmiertelności zwiększa się i staje się równy wskaźnikowi przyrostu naturalnego albo nawet go przewyższa. Na tym etapie znajduje się większość państw rozwiniętych, jak i wiele państw rozwijających się, wliczając Rosję. Jak przejście demograficzne przechodziła Rosja? Według wyników pierwszego ogólnorosyjskiego spisu powszechnego z 1897 roku liczba ludności Imperium Rosyjskiego bez Finlandii wynosiła 125 milionów 680 tysięcy 682 osoby, czyli około 8% ówczesnej populacji Ziemi. Ludność na obszarze wewnątrz obecnych granic Rosji wynosiła 67,5 miliona ludzi. Średni wiek wynosił odrobinę ponad 21 lat. 39,5% mieszkańców było w związku. Jedynie 13% mieszkało w miastach i jedynie 21% społeczeństwa było piśmienne. Rosja zaczęła przejście demograficzne prawie 100 lat później niż większość państw Zachodu. Świadczy o tym fakt, że pod koniec XIX wieku poziom rosyjskiej rozrodczości był najwyższy w Europie. W roku 1900 wynosił 7,2%. Takie wskaźniki są charakterystyczne dla tradycyjnych społeczeństw agrarnych i są absolutnie nietypowe dla społeczeństw industrialnych. Mocno wyróżniały się również małżeństwa. Europejczycy na początku XX wieku zawierali związki małżeńskie o wiele później i rzadziej. Natomiast w Rosji, według informacji w spisie, małżeństwo było wczesne i praktycznie powszechne. Udział mężczyzn i kobiet, którzy nigdy nie byli w związku, mających 45. 49 lat, na przełomie wieków wynosił w Rosji odpowiednio 5,4%, co również jest charakterystyką społeczeństwa tradycyjnego. Dla porównania, w Szwecji ten wskaźnik wynosił 19,13%, w Belgii 17 17,16%, w Szwajcarii 17,16%, a w Anglii 13,11%. Wysokim w porównaniu do Europy był również poziom śmiertelności. Długość życia w Rosji na przełomie wieków wynosiła 31 lat dla mężczyzny i 33 lata dla kobiety. Dla porównania, we Francji ten wskaźnik wynosił odpowiednio 43 i 47 lat. W USA – 48 i 51. Szczególnie rażąca była różnica śmiertelności noworodków. W Rosji umierało 261 spośród tysiąca urodzeń, we Francji 161, w Anglii 156, Szwecji 100 i USA 124. Zaczynając od lat 1890, śmiertelność zaczęła powoli, ale stabilnie zmniejszać się w Rosji. W pierwszej kolejności, w wyniku równie wolnego, ale mimo wszystko ulepszenia infrastruktury związanej z ochroną zdrowia. Takim oto sposobem, na przełomie wieków, Rosja znajdowała się jedynie na początkowym etapie przejścia demograficznego czyli stanu, kiedy śmiertelność zaczyna zmniejszać się, a rozrodczość jest jeszcze wysoka. Dlatego liczebność ludzi w tym okresie stabilnie rosła. Mniej więcej 1,7% rocznie. Dla większości państw zachodu na tamtą chwilę ten etap był daleko za nimi. Jednakże później, pod wpływem industrializacji i urbanizacji, które w Rosji były również sztucznie forsowane, Rosja dość szybko nadgoniła europejskich sąsiadów. Urbanizacja rzeczywiście następowała bardzo szybko. Jeśli w momencie pierwszego spisu w miastach mieszkało jedynie 13% populacji, to w 1939 roku było to już 33,5%. W 1959 52,4%, w 70 62,3%, w 79 69,4%, w 1989 73,6%. Charakterystyczny dla przejścia demograficznego spadek poziomu dzietności również szybko rozwijał się w Rosji. Dosłownie w ciągu 3-4 dziesięcioleci państwo przeszło drogę, która w Europie Zachodniej trwała stulecia. Liczby mówią same za siebie. W roku 1900 poziom rozrodczości wynosił 7,1%, w 1940 3,66%, w 1960 2,2%, ,2, w 1970 dwa i jedną setną, a w 1980 1 i 85 setnych. Jak państwo ingerowało w demografię? Państwo radzieckie próbowało regulować zachowania matrymonialne obywateli. Podejście władzy do tej kwestii można umownie podzielić na trzy etapy. Pierwszy liberalny, kiedy państwo praktycznie nie ingerowało w zachowania matrymonialne obywateli. Od 1917 do 1930, drugi, kiedy próbowano ostro regulować tę sferę, od połowy lat 30. do połowy lat 50., oraz etap trzeci, ze stopniowym powrotem do liberalizacji, od połowy 50. do rozpadu ZSRR. Okres surowego regulowania zaczął się od zakazu aborcji w 1936. Obywateli aktywnie nakłaniano do prawnych, a nie tylko faktycznych związków małżeńskich. Na przykład dzieci urodzone poza formalnym związkiem nie mogły otrzymać nazwiska ojca, nawet jeśli on przyznawał się do bycia ojcem. Mocno skomplikowała się również procedura rozwodu. Teraz do Urzędu Stanu Cywilnego musieli przyjść oboje rozwodzący się współmałżonkowie. Trzeba było przedstawić motywy rozwodu, sąd był maksymalnie publiczny, aż do publikacji informacji w miejscowych gazetach. A co najważniejsze, wniosek mógł zostać odrzucony. Szczególnie, że nigdzie nie było napisane, jakie motywy były uznawane za wystarczające, a jakie nie. Decyzja pozostawała w gestii sądu. Na dodatek, kilkukrotnie zwiększono opłatę za rozwód, szczególnie jeśli nie był to pierwszy rozwód. Nawiasem, surowa kontrola w perspektywie długoterminowej okazała się być nieefektywna, ponieważ jeśli państwo poszło drogą industrializacji, dowolna regulacja może co najwyżej odrobinę spowolnić ale nie zatrzymać procesy przejścia demograficznego. Liczba ślubów nie zwiększyła się jakoś bardzo, a rozrodczość nadal się zmniejszała. Co prawda, liczba rozwodów stosunkowo zmniejszyła się, ale jak tylko wycofano się z drakońskich środków, znowu wzrosła. A więc krótko po śmierci Stalina nastąpiła odwilż. W 1954 anulowano odpowiedzialność karną dla kobiet, które nielegalnie zrobiły aborcję. W 1955 całkowicie zalegalizowano aborcję, a w 1960 znacząco uproszczono procedurę rozwodu. Powojenny baby boom nie miał miejsca. W ZSRR nie było powojennego baby boomu. Tym terminem nazywany jest okres. Różni eksperci różnie go datują, ale z reguły mowa o latach 50. i początku 60., kiedy w wielu krajach Zachodu USA, Kanadzie, Australii w Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Danii, RFN, Szwecji, Szwajcarii i innych liczba urodzeń zauważalnie wzrosła i nawet przewyższyła poziom przedwojenny, zanim znowu zaczęła spadać. W ZSRR nic podobnego nie miało miejsca. Chociaż wydawałoby się, ten okres czasu ZSRR był na swój sposób podobny do tego na zachodzie. Również widoczny był wzrost gospodarczy, zwiększenie poziomu życia, jak i wzrost masowego budownictwa mieszkalnego. Jednakże nie było żadnego zauważalnego zwiększenia rozrodczości. Po pierwsze, w tym okresie trwała urbanizacja, która na zachodzie już dawno temu się zakończyła. Wysoki wskaźnik urodzeń w przedwojennej Rosji był podtrzymywany głównie przez ludność wsi, którzy w latach 50 i 60. masowo migrowali do miast. Na dodatek poziom zatrudnienia kobiet w ZSRR był na tę chwilę znacznie wyższy niż na zachodzie. Gdzie po zakończeniu wojny wiele kobiet wróciło do statusu pań domu. W efekcie w 1967 rozrodczość w ZSRR po raz pierwszy opadła niżej poziomu zastępowalności pokoleń, który wynosi 2,1 urodzenia na kobietę. Od tego roku, poza jednym wyjątkiem, rozrodczość nie wzrastała powyżej tego poziomu. Na początku lat 80., państwo po raz kolejny próbowało zwiększyć rozrodczość środkami zewnętrznymi. Acz tym razem, co prawda, nie zakazami, a świadczeniami społecznymi. Wprowadzono dla matek urlop macierzyński, poszerzono status rodzin wielodzietnych do posiadających trójki dzieci, co dawało dodatkowe ulgi i zwiększało szanse na otrzymanie mieszkania. Te wszystkie środki, a także możliwe, że ogólny optymizm na początku pierestrojki, rzeczywiście miały krótkotrwały efekt. W latach 1985 1989 w ZSRR zaobserwowano niezbyt duży, ale zdecydowany wzrost dzietności. Niektórzy nazywają ten okres radzieckim baby boomem, ale raczej nie jest to właściwe, biorąc pod uwagę, że nawet w tych latach dzietność ledwo wzrosła do poziomu zastępowalności pokoleń. Jednakże, jak demonstruje nie tylko rosyjskie, ale międzynarodowe doświadczenie, takie ulgi dają krótkotrwały wzrost, po którym następuje nieunikniony spadek, który tutaj również miał miejsce gdzie w ZSRR nałożyły się na niego jeszcze przyczyny gospodarcze. Takim sposobem od 1988 roku rozrodczość po raz kolejny zaczęła spadać, a od 1992 zaczęła się w Rosji depopulacja. Śmiertelność przewyższyła liczbę urodzeń. Lata 90. Prawdy i mity o ludobójstwie narodu rosyjskiego. Wskaźniki demograficzne lat 90. rzeczywiście wyglądają strasznie. Szczególnie wskaźniki śmiertelności. W ciągu pięciu lat, od 1990 do 1994 roku, liczba śmierci wzrosła o 22% w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami. Ale demografowie zalecają wstrzymywać się z pośpiesznymi wnioskami pokroju: Wszystkiemu winny jest rozpad Związku Radzieckiego i tak zwane liche lata dziewięćdziesiąte. Właśnie taka była retoryka komunistów, którzy oskarżyli ówczesnego prezydenta Borysa Jelcyna o ludobójstwo narodu rosyjskiego, co mało nie skończyło się dla niego impeachmentem. Według profesora Wiśniewskiego absolutna liczba śmierci, bez brania pod uwagę wszystkich parametrów, np. struktury wieku ludności, nie jest szczególnie prawidłowym wskaźnikiem. A więc... Niska śmiertelność w latach osiemdziesiątych wynikała z faktu, że był to okres końca życia ludzi urodzonych na początku lat dwudziestych, którzy podlegali poborowi w latach 1941-1945. Wielu z nich, <grym> zawczasu, zginęło na wojnie i nie trafiło do statystyki śmierci w latach osiemdziesiątych, w wyniku czego poziom śmiertelności w tych latach wyglądał na całkiem niski. W latach dziewięćdziesiątych umierało o wiele liczniejsze pokolenie. Które było w kategorii przedpoborowej w czasie wojny i nie walczyło, dzięki czemu dożyło sędziwego wieku. To właśnie z tego powodu kontrast pomiędzy śmiertelnością w latach 80. a 90. wygląda tak nieproporcjonalnie ogromnie. Kampania antyalkoholowa Gorbaczowa również trochę zmniejszyła wskaźniki śmiertelności w latach 80. Ta kampania odroczyła śmierć znaczącej ilości ludzi z grup ryzyka, od chorób układu krążenia. Otruć, samobójstw, nieszczęśliwych wypadków i innych przyczyn, tak czy inaczej związanych z konsumpcją alkoholu. Po tym, jak w latach 90. zniesiono wewnętrzne ograniczenia na konsumpcję alkoholu, śmiertelność z powodu wspomnianych przyczyn nie tylko wróciła do dawnych wskaźników, ale również zwiększyła się kosztem tych, których potencjalna śmierć była odroczona dzięki kampanii antyalkoholowej. Tyczy się to też rozrodczości. W latach dziewięćdziesiątych ona rzeczywiście dość mocno zmniejszyła się. Tutaj raczej na pewno sporo winy wynika z przyczyn ekonomicznych. Ale jeśli mowa ogólnie o depopulacji, nie można zwalać winy tylko na gospodarkę. W przeciągu poprzednich dziesięcioleci piramida ludności społeczeństwa radzieckiego niechybnie starzała się. Co jest nieuniknione w na końcowych etapach przejścia demograficznego, kiedy liczba urodzeń zmniejsza się, a długość życia się zwiększa. Wcześniej czy później ta dynamika w dowolnym przypadku doprowadziłaby do tego, że ilość śmierci przewyższałaby ilość urodzeń. Demografowie przewidzieli tę sytuację dość dawno temu. Takim sposobem kataklizmy, które działy się w państwie, możliwe, że miały wpływ na ten proces, ale na tyle silne, jak zwykło się uważać. Demografia w latach tzw. putinowskiej stabilności. Spadek populacji Rosji, który rozpoczął się w 1992, trwał całą pierwszą dekadę 2000. Chociaż od 2005 zaczął być nieco kompensowany przez napływ migracji do Rosji. Populacja zmniejszała się co roku o kilkaset tysięcy. Zatrzymać odpływ udało się dopiero na przełomie 2010. Niezadowalającą była również sytuacja z rozrodczością. W 1999 roku spadła ona do rekordowo niskiego poziomu. Sumaryczny wskaźnik rozrodczości wyniósł 1,16, i kilka następnych lat był niewiele większy. Od połowy 2000 zaczyna się wzrost. W 2007 roku wskaźnik wynosił 1,4, w 2010 1,6, w 2012 1,7, a w 2015 1,8. Nie trudno zauważyć, że ten wzrost pokrywa się w czasie z wprowadzeniem w 2007 roku tak zwanego kapitału macierzyńskiego za urodzenie drugiego i kolejnych dzieci. Eksperci nie są zgodni co do tego, w jakim stopniu kapitał macierzyński wpłynął na dzietność. Niektórzy twierdzą, że ten trend wzrostowy był zauważalny wcześniej i nijak nie zależy od kapitału macierzyńskiego. Jednakże większość specjalistów jest zgodna i potwierdzają to badania socjologiczne i sondaże że to właśnie on był mocnym instrumentem zwiększenia dzietności. Widać to nawet nie we wskaźniku rozrodczości ogółem, a strukturze rozrodczości. Po wprowadzeniu kapitału macierzyńskiego zauważalnie wzrosła liczba urodzeń drugich i trzecich dzieci. Jednakże, zaczynając od 2017 roku, liczba urodzeń znowu zanotowała spadek. W ciągu ostatnich czterech lat wskaźnik urodzeń pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie, w okolicach 1,5. A w pierwszej połowie 2022 roku liczba urodzeń spadła nawet w porównaniu do poprzednich lat. Gdzie wskaźnik urodzeń nie wzrósł nawet po tym, jak w 2020 roku program kapitału macierzyńskiego był poszerzony na rodziny z jednym dzieckiem. Co więcej, to przeniesienie kapitału macierzyńskiego na pierwsze dziecko wielu uznaje raczej za kontrproduktywną decyzję. Obecnie poziom kapitału na drugie dziecko jest na tyle niski. Że nie jest w stanie być argumentem decyzyjnym. Szczególnie, że argumenty finansowe, jak wskazują eksperci, oddziałują znacząco mniej na decyzję o urodzeniu pierwszego dziecka niż drugiego, dlatego takie przeniesienie akcentów jest szkodliwe. Dygresja: Obecnie kapitał macierzyński dotyczy również pierwszego dziecka. W 2023 wynosi w przeliczeniu 32 tysiące złotych na pierwsze dziecko i 42 tysiące na kolejne dzieci. Ale nie są to pieniądze, które dostajesz od ręki. Można go wykorzystać na edukację dzieci albo na polepszenie warunków bytowania. Gdzie remont mieszkania nie jest uznawany za takowy. Tutaj chodzi o kupno nowego lokalu. Jeśli jesteśmy ubogą rodziną, możemy poprosić o podzielenie kapitału na miesięczne wypłaty, które trwają 10 lat. Koniec dygresji. Zmniejszająca się rozrodczość i zwiększenie śmiertelności doprowadziły do tego, że w ciągu ostatnich czterech lat po raz kolejny odnotowuje się realny spadek ludności. Najgorszymi okazały się wskaźniki z 2021, kiedy według danych rozstatu spadek wyniósł ponad milion ludzi. W pierwszej kolejności z powodu pandemii koronawirusa i jej bezpośrednich, jak i pośrednich konsekwencji. Na dzień 1 stycznia 2022 roku liczba ludności Rosji według danych rozstatu wyniosła 145,5 miliona ludzi. Demografowie i tak dawali rozczarowujące prognozy na lata 20. Było nieuniknionym, że Rosja wpadnie i wpadła w zapaść demograficzną związaną z echem 90. W wiek reprodukcyjny wyszły obecnie kobiety urodzone w latach 90. A jest to dość niewielkie pokolenie. Ponieważ liczba urodzeń była wtedy na rekordowo niskim poziomie. Ten czynnik sam z siebie doprowadził do spadku liczby urodzeń, nawet jeśli nie było żadnych innych. A czynniki, które doszły w 2022, nie polepszą sytuacji. Demograf Aleksiej Raksza uważa, że wojna, mobilizacja, związana z nią migracja Rosjan i zmniejszenie realnych dochodów ludności, w połączeniu z zapaścią demograficzną mogą doprowadzić do upadku liczby urodzeń o 12-15% już w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Niektórzy demografowie prognozują, że już w przyszłym roku Rosja osiągnie dno urodzeń porównywalne z końcówką lat 90. Koniec. Oto, dość pokrótce opowiedziana, uwzględniając ponad 100 lat historii demografii Rosji w trzech jej postaciach, przypowieść o tym, jak to w państwie rosyjskim stoją sprawy z demografią i czego można się spodziewać już w najbliższym czasie? Wiem, wielu z was miało pewnie nadzieję, że będzie trochę więcej o tym, co się dzieje w tej chwili, ale tutaj obawiam się, że historia rozgrywa się na naszych oczach i trzeba jeszcze trochę poczekać, aż się sprawy wyklarują. Jak to mówił pan Raksza? Za półtora roku, osiemnaście miesięcy, rosyjska demografia może już z gracją zaryć odno i zacząć bohaterską walkę o miejsce na podium, mając przeciwko sobie takie ikony niewychodzenia z domu i nietrzymania za rękę jak Japonia, Korea Południowa czy Tajwan. Aha, tak nawiasem, powinnam w ramach rzetelności wskazać, że niestety, ale nasza obecna demografia również jest zła i o ile może nie czeka nas totalny upadek, spowodowany relokacją wszystkich, kto ma zdolności finansowej i odpowiedni wiek do zakładania rodzin. Nasza dzietność jest zła i prawdopodobnie żadna ilość migrantów ze wschodu nie pomoże, ponieważ przyjeżdżają do nas nacje, które nie słyną z dzietności, nawet w pierwszym pokoleniu. Z drugiej strony, da się odwrócić ten trend, czego przykładem są Czechy. Ale wymaga to naprawdę przemyślanej polityki. Czesi wprowadzili elastyczne formy zatrudnienia, większą dostępność do instytucji opiekuńczych dla dzieci do trzech lat, czy lepszą dostępność do mieszkań. Więc nie wszystko stracone, trzeba tylko prowadzić mądrą politykę. Aha, o mało nie zapomniałam. Rosja od 1992 lubi bawić się w uszczęśliwianie obywateli innych państw swoimi paszportami poczynając od nieszczęsnego Naddniestrza, przez Abchazję, na Krymie i Donbasie kończąc. Zresztą, samo przyłączenie Krymu dodało Rosji milion obywateli do statystyki. Nawet jeśli oni nie chcieli otrzymywać rosyjskich papierów i nadal tytułują się tylko Ukraińcami. Mimo całej katastrofy demograficznej, może się okazać w 2024, że populacja Rosji wyniesie na przykład 148 milionów ludzi, albo nawet 150 milionów. Będzie to wynikało z prostego faktu: wliczą wszystkich, kto ma nieszczęście mieszkać na ukraińskim terytorium, które jest podczasową rosyjską okupacją. Dlatego rzeczywisty ogrom katastrofy demograficznej może być sztucznie załagodzony i trzeba będzie się trochę pokopać i zwykłą wizytą na Wikipedii sprawa się nie zakończy. To tak uczulam na przyszłość. Na tym przemyśleniu kończymy dzisiejsze opowiadanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.